Cześć kolego, co tam słychać u ciebie? Co? Jak tam, zdrówko? Dobrze wszystko? Co tam, damy kawałek? Tak? Czy ty dostałeś przed chwilą? Proszę. O! Jeszcze? No to masz. Proszę bardzo. Ale już dostałeś. Nie, nie, nie. Ja wiem, że ty byś chciał więcej, ale zjadłeś przed chwilą robale. Kto zjadł robale? No, chodź tu. Idziesz do mnie? Chcesz? Chodź. Ale nie ma już zjadania. Przed chwilą się najadłeś, gościu. No. Już dostałeś dużo. Nie można naraz tyle. Co? No i sobie właśnie... Właśnie od przedwczoraj wychowuję małego szpaka. Wypadł z gniazda. Inne ptaki chciały go oczywiście zaatakować. Uratowaliśmy go. Chcieliśmy go wziąć, zawieźć do takiego miejsca, gdzie pomagają małym ptaszkom, ogólnie pomagają zwierzętom, ale okazało się, że nie przyjmują nowych zwierzaków, bo panuje tam jakaś choroba. No i co, no szkoda go zostawić. On ma dopiero zaledwie kilka tygodni, więc postanowiliśmy, że go troszeczkę wychowamy, dopóki będzie potrafił sam jeść i dopóki będzie potrafił latać, nauczy się latać, no to sobie go będziemy tutaj trzymać. Trzeba było szybko się dowiedzieć w ekspresowym tempie, zasięgnąć wiedzę, jak w ogóle się zajmować takimi ptaszkami, co jedzą i tak dalej. No ale mamy 2 noce, przetrwał, jest żywy, ma się dobrze, skacze po całym pokoju, siedzi sobie nieraz na oknie, obserwuje, pije, je, to jest najważniejsze. Dostaje małe robaczki, dostaje ziarna, dostaje pelet taki energetyczny dla ptaków. No i jak już będzie potrafił latać, no to będziemy chcieli go wypuścić na wolność, ale póki co jest jeszcze niesamodzielny, więc musimy go wychować troszkę, nie? Chodź, idziesz do mnie? Ty byś chciał znowu jeść? Nie, no chodź. O, chodź tu mały. Chodź, malutki. Ty ładny jesteś, nie? Dziobek ci zaczyna odpadać. Fajny jesteś, gościu. Jeszcze taki opierzony jest troszeczkę, wiadomo. To musi mu wszystko odpaść. No i taki fajny szpaczek sobie jestem, nie? Ty byś chciał już troszkę polatać, on jeszcze balansu nie może złapać. Próbuje już skakiwać na jakieś małe wysokości, no ale to jest jeszcze za wcześnie. Wydaje mi się, że on może mieć około 2-3 tygodni. Albo może nawet nie. Jeszcze pewnie z 2, za czym będzie samodzielny. No i sobie poleci, nie? Polecisz sobie, gościu? Tak? No to chodź. Chodź tutaj. Ty nie lubisz tu siedzieć, ty wolisz na rękach. Och, już uciekł. No chodź. Chodź, usiądziesz sobie na patyczku swoim. Tak? Chodź. No siadaj sobie. O, pokaż, jaki jesteś fajny, jak siedzisz sobie na patyczku. Tak. No i co, gościu? No dobra. Nagrałem cię teraz, cię ludzie zobaczą. No, będziesz sławny. Ale ty jesteś fajny, wyjątkowy jesteś. Mam nadzieję, że przeżyjesz i będziesz fajnym ptaszkiem. No. Fajne jest też to, że mam taką plastikową pensetę, która przypomina kształt dzioba, więc... Jest to o tyle łatwiejsze, bo jak on ją widzi, to on od razu otwiera dzioba swojego i chce jeść, czyli myśli, że to matka mu daje jedzenie, prawda? No bo jeszcze nie jest samodzielny. No i wtedy potrzebuje właśnie, żeby mu wkładać jedzenie do dzióbka, więc ta penseta się doskonale sprawdza. Całe szczęście, że akurat taką posiadałem, bo naprawdę świetnie.
Świetnie daje radę. No. Dobra, starczy tych pokazów. Odpocznij sobie trochę. Odpocznij sobie. No. A jeszcze fajna rzecz mi się przypomniała. W ogóle nie wiedziałem, że takie ptaki, bo nie mam żadnego doświadczenia z trzymaniem ich, zasypiają tak naprawdę w mgnieniu oka. To znaczy przychodzi godzina 19, między 19 a 20, on po prostu siada, zamyka oczy i główkę odwraca w jedną stronę, tak jakby kładzie dziób i główkę na jednym boku i po prostu śpi. I tyle, nic go nie interesuje. Zasypia w ciągu dosłownie kilku sekund, no i rano wstaje, no to już wiadomo, jest głodny, wtedy staje się bardziej aktywny. Ale to, jak on chodzi spać, jest naprawdę, naprawdę fajne, bardzo ciekawe. No i nowe doświadczenie, nie? Nie, gościu, nowe doświadczenie. Dobra, nie męczymy cię. Nie? Na razie.